Dobra, więc siemano, witajcie z tej strony Janek i witam was kochani w kolejnym odcinku i w kolejnej serii. Oczywiście SKR Roślina się kłania po przebudowie. No i dzisiaj co, słuchajcie, wyruszamy na zgrabianie trawy, nasiano kiszonkę oraz słuchajcie, jeszcze przetrząśniemy sobie nasiano tutaj około gospodarstwa łąkę, o ile starczy nam słuchajcie czasu. Także no cóż, ja was serdecznie zapraszam. Oczywiście do oglądania. Zostawcie łapeczkę w górę, subika jakiegoś, jeśli jesteś nowym widzem. A w ogóle zostawcie suba, słuchajcie, bo mało osób z tego co wiem ogląda, a nie subskrybuje. Także ja bym prosił bardzo o tego bożego subika. No i dobra, ciśniemy. Kurde, może grę to troszkę przyciszę, bo nie chcę, żeby mi tutaj kurde John Deerek nasz boży hałasował zbytnio. Dobra, także wyruszamy sobie na siano kiszonkę. Oczywiście trawa pójdzie. Także no ho ho, będzie co robić. Dobra, pyk. Ogień. Kurry. Mówię. No, zgrabiareczka oczywiście. Nowiusieńka. Że tak powiem, no jeden sezon nabytko przerobiła. No to tam w sumie nie dużo. Tyle co to kot napłakał. Tempomaty, mówię. Coś mi się tu kurde, słuchajcie, pierdzieli OBS. Mam nadzieję, że nagrywania nie wywali. Kurde, bo ostatnio nie powiem, jakieś problemy dziwne. No ale cóż, trudno. Na razie kurde na griba, to jedziemy, słuchajcie, i zgrabiamy. No, kurde, 10 hektarów łąki w jednym kawałku ogółem. Także jest co robić. Jest, słuchajcie, co robić. Kurde, nie powiem. No dobra, cyk. Tutaj sobie jakoś się rozłożymy. Kurde, navigation by się przydało nastawić, czekajcie. Bo ogólnie to jest drogi, chciałbym. O kuźwa, a co to tutaj tak szeroko? A dobra, bo zapomniałem, że nawigacja jest nastawiona na rozrzucanie nawozu. Znaczy była nastawiona, bo kurde, w poprzednim odcinku, jak mogliście zauważyć, rozrzucaliśmy sobie nawozy. Znaczy poza jeszcze tym odcinkiem, nie? No bo było w sumie, był z sianokosów, z koszenia trawy. Przepraszam. No, ale teraz to już kurde kolejny film. Dobra, także lecimy, słuchajcie. Lecimy sobie o tak. No mam nadzieję, że tutaj zdążę cokolwiek zrobić. Jeżeli nie, no to będę, słuchajcie, starał się tak, żeby kurde te dwie prace wykonać naraz, nie? Zobaczymy, jak to nam, słuchajcie, z czasem wyjdzie. No bo czasu malutko jest, nie powiem. Tutaj mijaka robimy, ale to mniejsze o to, nieważne tam. No, oczywiście staram się od razu zgrabiać na raz przy razie, bo tak mi po prostu lepiej. No i lecimy. Odcineczek macie na niedzielę. Także życzę miłej niedzieli, kochani widzowie, przy okazji. No i kurde, no. Także mówię, z 20 minut prawdopodobnie pozgrabiam sobie.
A później po prostu się przesiądę do szóstki i przytrząsnę, słuchajcie, trawę tamto koło gospodarstwa, ponieważ no, nie chcę, wiecie, kurde, nie chcę, że tak powiem, wiecie, nagrywać czegoś jednego, nie? Czyli na przykład dzisiaj zgrabianie, jutro załóżmy przetrząsanie będzie, tak? I tak, wiecie, no, kurde, jednak dwie roboty naraz, jak wykonam, to lepiej, dobra. Tutaj widzę, że już nie idzie tak jak to bym chciał zrobić, bo pole jest ogólnie jajowate. No, ale kurde, damy radę. Dobra, pstryk. Pole jest ogólnie jajowate. No, nie mam dostępu do tego terenu, czyli już tego na pewno nie zbiorę tutaj. No, ale trudno, bokiem. No, także teraz na tej łące to ogólnie i John Deere, kurde, na czepie motogodzin. Na pewno i kurde też John Deere i no pozostałe maszyny, bo tutaj będzie po prostu co robić. Dobra, tam takie resztki to nieważne. Także siano, kiszonka w pełni. Tak jak mówię, no jest tego trochę do zrobienia, nie powiem. No, tutaj to też nikt z tego strzelać nie będzie. Aczkolwiek kuźwa, tutaj bym poprzeczniaka walnął, nie? Bo w sumie po co ja mam tak robić? Ja bym to zebrał na swoją stronę. O, bardzo dobry plan. Dobra. No, także no, zgrabiareczka już też dwukaruzelowa, nie jedno. Jak to miało miejsce wcześniej. No tutaj kurde tą jedną karuzelą to bym. O! Kurde. Nie chce mi się nawet myśleć. Ile by mi to zajęło, słuchajcie, także mam kurde raczej. Czy prędzej, czy później to bym musiał wymienić, no ale że się udało kupić sprzęt wcześniej, no to się z tego oczywiście cieszę. Dobra, cyk. O, nie no, GPS to jest zajebista sprawa. No i John Deere Boży w akcji. No już mamy, słuchajcie, 7 minutę, także już kurde, no niedużo czasu nam zostało, więc jeszcze trochę pozgrabiamy. Mówię, żeby nie zamulać odcinka, to po prostu zrobię dwie roboty naraz, nie? W sensie zgrabię. Troszkę zgrabię. Troszkę właśnie poprzetrząsam, żeby to było, wiecie, miało ręce i nogi. Przy okazji sobie może screena. Dajcie mi screena, Bożego tutaj. No i lecimy, kurde. Balotów będzie, nie powiem. Nie wiem, czy kurde, słuchajcie, nie wypożyczę w ogromie prasy, wiecie, takiej na Belę te 150, nie? Czy nawet i większe, bo szczerze nie chce mi się, kurde, tutaj pierdzielić z tymi małymi belami. Naprawdę, kurde, tutaj tych bel to naprawdę będzie sporo. I wiecie, no kurde, robić te 125, no mógłbym swoją prasę, fakt, no zaraz powiecie, że a tam Jarek wybrzydzasz, kurde, ta prasa i tak pewnie zmienię, bo już mam jej dość, kurde, po części właśnie, bo się myślałem, że ogólnie ta prasa robi 150 bele, a się, słuchajcie, pomyliłem, kurde, i ona robi normalne bele 125. No a nie powiem, przy takich dużych łąkach, żeby to szybko ogarnąć, to ja właśnie bym potrzebował takiej no 170 nawet, nie? Żeby zbijała, no ale mówię, zobaczymy. A może nawet wypożyczę prasę, słuchajcie, kurde, do kostek. Wiecie, Agroma ogólnie ma zaufanie do mnie, oni wypożyczają sprzęt taki, tego typu. Więc myślę, że nie będzie problemu z tym.
A się, no po prostu swoją prasą, nie? Już ogarnę. Siano to już poszłoby swoją prasą, tylko właśnie na te, na tą siano kiszonkę to bym, kurde, się połakomił, nie? Że w sensie wypożyczył tam, nie wiem, no niech tam z 2000 by wzięli, to całe tyle co nic. O, kurde, sorry. O, kichanie mnie wzięło, to niedobrze, kurde, nie na wodę. No, także dziękuję. To mówi na zdrowie. W tym momencie. To z góry dzięki. Kurde, kolejny raz mi się kichnąć na odcinku zdarzyło. A bo Jarek, kurde, kurzy się trochę. No może i trochę przespła trawa, no macie rację, jak zwykle. No, także mówię, no. Mam nadzieję, że mnie słychać, kurde, bo ten John Deere to potrafi hałasować z tego, co już dało się zauważyć. A czemu ta nawigacja tak śmiesznie idzie? Kurwa, o. Wszystko, słuchajcie, nie pasuje dziś, kurde. Słuchawki mi nie pasują. Z mikrofonem coś kombinuję. Słuchajcie, to się nagrywa w ogóle? Nagrywa. Panie Jacku, to nagrywa? Nagrywa. Tutaj troszkę no, zabierzemy. Trudno bokiem się mówi. O, elegancko. 11 minutka. Zgrabianie może nawet szybciej, słuchajcie, pójdzie niż koszenie. Odnoszę wrażenie takie. Ale jest, jest, jest. Tej trawy, kurde, jest co zgrabiać, naprawdę. No i mówię, tak jak mam w planach, tak pewnie zrobię. Właśnie do, kurde, chciałbym, słuchajcie, wypożyczyć prasę. Prasę już taką właśnie fest. Żeby, no mówię, tak często się nie zatrzymywać po prostu przy prasowaniu. Myślę, że mój John Deere da radę z każdą prasą. No jak nie, no to mamy, słuchajcie, jeszcze przecież 8530, tak? Który stoi, także kurde, no. To jest już maszyna nie do zabicia. I sobie pomalutku, bez pośpiechu, równe pokosy robimy. No taka łąka to jest coś, kurde. No, mamy 13 minut filma, także no na razie zgrabiamy. No i co, SKR został przebudowany. Jak to Publix powiedział, którego pozdrawiam, no SKR dostał drugie życie. No, pierwsze życie miał już w sumie. No ale to było, wiadomo, na oryginalnym gospodarstwie i kurde, wiecie, to tak też nie oddaje, nie powiem. To też nie oddaje, tak jak wiecie, sam zbudujesz coś, nie? A już kurde, no przybierałem się dłuższy czas, a to czasu nie ma, a to wiecie, się nie chce, a to coś i w końcu poprosiłem Lukiego, mówię, panie, weź pan wybuduj coś, bo zwariuję, nie? I w końcu Luki oczywiście z chęcią, słuchajcie, wybudował mi, za co dziękuję i pozdrawiam. No i zapraszam oczywiście na prezentację do Luki Games 15.
bo tam u niego się pojawiła, także możecie sobie gospodarstwo zobaczyć. A w poprzednich odcinkach też tam prezentowałem po części, także też możecie rzucić okiem na to, co i jak, więc no, myślę, że git. Dobra, jeszcze jakieś 5 minutek nam zostało. Kochani, kurde, to się nagrywa czy nie nagrywa, bo wiecie, zawsze się boję, że kurwa o się tego kiedy nagrywa, dobra, także zaraz, słuchajcie, przeskoczymy sobie do szóstki, teraz trochę poprzetrząsamy, no a jak starczy czasu, to jeszcze po prostu wrócimy tutaj i dokończymy robotę ze zgrabianiem, nie? Dobra. Papa, papa. Znajdź tę minę. Papa, papa. Włączyłbym jakąś muzykę, słuchajcie, no ale zaraz, kurde, prawa autorskie by wywaliły i znowu byłaby lipa. Także wolę już nie ryzykować. No. Odnoszę wrażenie takie, że kurde, właśnie przez te prawa autorskie filmy tracą zasięgi, nie? No bo wiecie, no nie każdy tam obejrzy i wiadomo. A tak jak nie ma tych praw, no, czasami tam, wiecie, są, wyskoczy, że tylko że nie ma wpływu, nie? No. Ale to tak jak mówię. Wolę już do intra dodać coś, niech tam bywali jakieś tam mini prawa, niż wiecie, kurde, całą muzykę, kurde, całego filma przepierdzielą i mi nawet jeszcze zablokują, nie? Bo raz taką sytuację miałem ogólnie, że puściłem chyba coś ze Eski TV, nie? Kurde. Znaczy była ogólnie składanka i w tej składance było coś, nie? No i mi, kurde, zablokowały to. I w ogóle tego filmu nigdzie nie można było zobaczyć. Także no, YouTube popierdzielone troszkę prawa ma, nie powiem, ale no. Wiadomo. Wszystko za pieniądze się robi. Powiem wam, kurde, że fajnie to już zaczyna wyglądać. Bardzo ładnie. Dobra. Wiecie co, w sumie? Kurde, pozgrabiam do 25 minuty, myślę, bo tam łąka nie jest za duża, więc tam powinienem ogarnąć szybciej. Mamy 18 minutę, więc no nie będę aż tak się spieszył, może coś. Kurde, no a tutaj to nie powiem, o jeszcze ile jest. Do zgrabiania, kurde, od licha i ciut ciut. A kurde, John Deere, słuchajcie, już nakręcił 40 motogodzin. Kurde, oporowiec normalnie. No ale nie ukrywam, że on większość prac wykonuje, nie? Także tutaj typu orka, siewy. To nie tylko, no na pewno pójdzie na sprzedaż kiedyś już, kurde, bo mam go... Będę miał go z czasem dość, na razie go nie mam dość, ale ileż można na tym samym John Deere, kurde, pykać, nie? No ale póki co mówię, no 40 jest, także może do 100 godzin, do 100 motogodzin dobijemy, zobaczymy. Może akurat się uda, kurde.
Pa. Ty znajesz tam minia. Pa. No i tutaj, kurde, ja chciałbym właśnie haczyć. No mówię, troszkę żałuję, że te pola idą pod ukosem. Szczególnie właśnie, o cholera, tutaj to, kurde, już normalnie, normalnie kraksa masakra. Ta. Ty znajesz to minia. Dobra, może jakoś wywiniemy, co? O tak. No, te słupy, kurde, najgorsze są. No, 20 minuta, dobra. To zaraz, słuchajcie, przeskoczymy sobie do naszej szóstki Bożej. Także na razie jeszcze pozgrawiamy. No kurde, kupę ogarniania będę miał poza odcinkiem. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Kurde, elegancko tego. Wiecie co, ja się napiję, kurde, bo no, nie powiem, że mnie gardło od rana coś, kurde, szwankuje. No, ogólnie nagrywam odcinki na zapas, jakby nie było. A propos, słuchajcie, kiszonki, to zapraszam serdecznie na kombinat rolny Zdziechów. Wczoraj był odcinek. Mówię oczywiście to w dniu wydania tego odcinka, także wczoraj był odcinek w sobotę. No kurde, akcja z chłopakami the best. Naprawdę, kurde, chłopaki dali czadu. Słuchajcie, także kiszonkę zrobiliśmy w kombinacie na tip-top. No, a czy tutaj będę, słuchajcie, robił kiszonkę? Wiecie co, chyba siano kiszonkę, raczej nie wiem, czy kiszonkę z trawy będę do silosu dawać. Zobaczymy, jak mi urośnie, to kurde, czemu nie? To bym dał. Dobra. To bym dał, słuchajcie, bo... No nie powiem, coś tam krówkom trzeba będzie umieszać, nie? To zawijamy. O kurde. No tutaj nie chce mi się od brzegu aż tak wywijać, no. Oczywiście później to wiecie, ja sobie poprasuję już poprzeczniaki elegancko, nie? Żeby nie było. Kurde, elegancka robota, słuchajcie, bardzo mi się podoba. No. Jutro oczywiście poniedziałek, więc od dnia użytków zapraszam. Jeśli ktoś lubi tą serię, podejrzewam, że tak, bo nieraz... No, potraficie czadu dać, kurde, z wyświetleniami, nie powiem. Także mam nadzieję, że i w tym przypadku też tak będzie. No, także super robota. Panie Jarosławie, bardzo dobra robota. No, nie mam ogólnie teraz czasu na live'y, słuchajcie, zbytnio. Troszkę tam w wolnym czasie oczywiście się odpalam, jak mogę. Ale też nie za bardzo. Więc no... wiadomo, jak jest, nie? Dobra, 24 minuta, no to tak
dojadę do końca, myślę, i kurde, przeskoczymy, słuchajcie, bo jeszcze mówię, chciałbym poprzetrząsać, nie, bo tam ta część łąki, druga, znaczy łąka, pójdzie na siano. Aby, kurde, zobaczymy, jak to będzie. Pa, ty znajesz tu mnie. Kurde, ta piosenka mi chodzi po uszach. Mówię, mówię. Dobra, wiecie co? Ja sobie przeskoczę na szybkości na gospodarstwo. I tutti. Gdzie to tutti? Dobra, może być do ładowarki. No, mamy już, o. Siedzimy w szóstce. O, 12,24 turbo po remoncie. O kurde, muszę przeciszyć, bo nie chcę, żeby mi kurde za głośno było. 12,24 turbo Ursus. Taki kurde jak był wcześniej. Wpisaliście oczywiście, że szóstka do remontu, więc poszła do remontu. Dobra, myślałem, że coś mi tutaj kurde będzie zbugowane, ale. Ale jednak okazało się, że nie i zajebiście. Dobra. Tutaj ogólnie no, muszę doorać jeszcze, nie wiem, zobaczymy. Na razie nie chcę. Bo ten plac, no tutaj będzie kurde, może nawet i wykorzystany. Baloty oczywiście moje. Tam stożek dalej. Oho, żeby nie rozwalić. No kurde. Turbina wiatrowa. Jakby ktoś nie wiedział. Daje nam produkcję. Co godzinę czy za ile, nie? No to mówię, mówię. A i co, teraz sobie polatamy szóstką, kurde, i odcinek będzie z bani. Odcinek, słuchajcie, będzie z bani. Z bani, z bani. Nie, nie, z bani to ja mogę, wiesz co. A szóstka z tą przetrząsawką nawet daje radę, no takie ciężkie to raczej nie jest, chociaż no czuję, czuję, kurde. Nie ma co się oszukiwać. A, po to się zrobi, bo zaraz, kurde, się zagadam i znowu nie będzie miniatury. O, pół godziny, słuchajcie, nam zostało, znaczy zleciało, przepraszam. Zostało nam jakieś 10 minut, także no, porowy odcinek będzie, 40 minut jak nic. Zawaliście, jest. No, cyko, elegancko się tutaj robi. Proszę ciebie właśnie. Także sianka trochę zbierzemy. Fajnie, super. Cieszy mnie to bardzo. Dobra, tutaj kurde sarenki. Pip, 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 kurde. Co by tutaj? Co to za robota? Co tu się wyrabia? Co tu się odstawia właśnie? Zaraz mnie wlecą, kurde, wiecie, pod te i będzie tragedia, kurde, Jarek zwierzynę zabił. Także przetrząśniemy sobie to. No a już zgrabianie siana to wiecie, kurde, od razu zgrabię, nie? Żeby nie było, bo już nie chce mi się, słuchajcie, bawić z tym. Więc będę wolał zrobić coś takiego, że po prostu
Od razu wjadę z prasowaniem, nie? Mówię, tutaj może swoją prasą ogarnę temat, a już na tamtej łące to kurde, trzeba będzie, no i no tam prasę wypożyczyć, bo kurde, tam to naprawdę będzie sporo roboty. No, ale myślę, że to zaraz i ogarnę, bo tutaj dużo nie zajmie mi czasu. A screenshota oczywiście strzelamy. Mówię, coś tam z miniaturą będę musiał polepić. A możecie napisać w komentarzu, jak tam wam się, słuchajcie, podobają właśnie miniaturki. Jak to się mówi, jak robię, jak umiem, tak robię, nie? Dobra, mamy 10 minut do końca filmu, no to kurde się zdąży zrobić. Myślę, że przetrząsanie chociaż, no bo zgrabianie to już... Zostawię sobie na desek poza odcinkiem, kurde, dokończę. Tu zgrabiania będę miał. Niemało. Jabek, nagraj film pod muzykę. No, w sumie można by było nagrać jakiś króciutki. Tylko ujęć z tego nie mam, z przetrząsania, ale na pewno będę miał ujęcia z, kurde, no w sumie musiałbym i koszenie nagrać znowu. No nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, może coś tam się polepi. Ogólnie jeśli chodzi o filmy pod muzykę, to słuchajcie, mam co nagrywać. Kurde, PGR-y, kombinaty. I nie tylko, a teraz w PGR połowa, to mam tyle, kurde, słuchajcie, zaległości, że tam trzeba tyle roboty poogarniać, że wy sobie nawet nie wyobrażacie, no kurde. Ogólnie teraz niedawno święta były, no to tam trochę się zrobiło tej roboty, nie powiem, bo miało się czas na live'a, tam kurde, te 6 godzin na przykład, nie, gwiznąć. No i dobra, tutaj nam zostało, aby tylko koło tego gospodarstwa, słuchajcie, objechać naokoło. Także to myślę sobie na szybkości zrobimy. O kurde, myślałem, że mijaka zrobię z wrażenia. O, przetrząsaka może, kurde, nie jakaś tutaj specjalistyczna czy coś. Bo to zwykły kun jest. Ale daje radę. Akurat na ten sprzęt to nie narzekam. Szerokość robocza, wiecie, jest dobra. Więc no, tutaj na razie tego sprzętu nie będę wymieniał. No część, wiadomo, jest nowych zakupiona, część używanych. Część jest właśnie sprzętu po poprzedniej, no, przebudowie. Trzydziesta trzecia minuta, czy się uda zrobić? Chyba myślę, że przy dobrych wiatrach powinienem ogarnąć to. O, tu patrzcie, jakiś ten stoi, kurde. To tutaj za chaszmieństwa mnie. Jestem ciekaw, ile ta elektrownia będzie dawać, nie? Kurde, zysku. A tak jak mówię, mam produkcję obornika teraz włączoną. Produkcję paszy TMR. Produkcję... urba. Pasza, no i biogazu oczywiście. Także biogazownia, mam nadzieję, że też odda, bo kurde, na zawsze chciałem już mieć, wiecie, na serii biogaz, ale za wolno to wszystko szło, a teraz po prostu po przebudowie, po tych dopłatach, nie. A i ogólnie
Prawdopodobnie tamtą oborę drugą wykorzystam jeszcze, co tam dalej jest za moim gospodarstwem, bo to też teren do mnie należy. Tam obora jest taka no, starsza, nie, kurde, nieużywana. Więc tam prawdopodobnie zakupię krowy mleczne, znaczy bydło mięsne, przepraszam, bo krowy mleczne mam. Wedle tych, co nie, warunków, które, kurde, Unia dała, bo wiecie, no nie chcę, kurde, przypierdzielili, żeby kary mi nie. Bo ja się wtedy to, kurde, nie wypłacę. Mam ino 42 tysiące, a oni jak przypierdzielą, to nie 42, a 400. Dwa, co najmniej. No, 5 minutek zostało, także myślę, że na styk. Wymierzyłem czas. Jakżem zrobił? A jeszcze takie zdjęcie, słuchajcie, zrobimy. O, cyk. Proszę bardzo. No, także zaraz, słuchajcie, koniec odcinka. No i kurde, elegancka robota. Tutaj objedziemy. Ty znajesz, to minia. Papa, papa. O kurwa. Zahaczyłem. Ej, to nawet nieźle, dobra. Kurde, zjeżdżamy, słuchajcie, na bazę. Zjeżdżamy na bazę. A, od razu, wiecie co, schowam tą maszynę. Mam maszynę i podczepię prasę. O. No, także kurde, taka o tutaj. Taki oto zestaw, słuchajcie, będzie pracował prawdopodobnie na tej łące, co właśnie teraz przetrząsnąłem. Także cóż. 37 minut, słuchajcie, filmu. Sprzęt przygotowany. Kurde, no i co? Będziemy kończyć filma, nie? Także ja wam serdecznie, słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Resztę oczywiście ogarnę poza filmem, bo już te 2 minuty, 3 to mi nie zbawi po prostu, żebym dalej co nie kontynuował zgrabianie. Także cóż, ja się z wami żegnam. Strzelcie łapę w górę, subika, komentarz. Życzę miłego dnia, także siemaneczko, do następnego strzałeczka, cześć!